Tu mamy koczek. Tu mamy rozczapiżone coś. Tu też jakiś koczek widzę. Tu też jakiś koczek. Same koczki. Tu też koczek. Tu mamy kucyk. Ale wygląda jakoś tak badziewnie z tym kucykiem. Chyba zostanę. O, przy tych włosach. Całkiem mi się podobają nawet. Szkoda, że nie ma długich włosów. To teraz brwi. Najpierw bez brwi. Nie wydaje się wam, że jakoś dziwnie wyglądają te brwi? O Jezus Maria, co to jest? Wygląda jak kreseczki namalowane. Te brwi wyglądają całkiem nieźle. Gdyby nie fakt, że mam wrażenie, że są jakoś przesunięte w tę stronę. Nie wiem czemu. Te nie, te nie. Te jeszcze w miarę też wyglądają. Ale to ja mówię, kreseczki takie namalowane. To masakra jest. Tu wygląda jak jakieś biedne szczenie zagubione. Co to jeszcze gorzej? To wygląda jak jakiś człowiek z lasu. Ej! Nie to to. To jeszcze w miarę też fajnie wygląda. Może to bym wzięła. Takie ciemniejsze. Nie, to już masakra jest w tym momencie. Albo te. Kurde, nie. A! Dobra, za długo to jest. Masakra już. Już pewnie się wam znudziło, nie? No ale część osób narzekała, że nie wybierałam na przykład postaci. Nie tworzyłam jej w Mass Effect 1, więc teraz możecie sobie popatrzeć, ci, którzy chcą. Ci, którzy nie chcą przesuwać. Dobra, wezmę te brwi. Ładne są. Kolor. A, bo to są. To były jakieś brwi jaśniejsze. A my musimy wziąć czarne, bo tak. Czekajcie, może jeszcze. Zagubione szczenie. Nie, no to wygląda masakrycznie. Jakbym miała jedną brew w tę stronę, a drugą brew w tę stronę. No, błagam. Kto tu wybiera w ogóle te? Dobra, zostaniemy przy tych, tamtych, o, tych. Tylko teraz są za ciemne. Ja chyba zmienię to. Te są takie w miarę. Okej, dobra. Makijaż. Rumieniec. A my nie chcemy rumieńców. Jakiś taki najbardziej naturalny, bo komandorzy się nie malują. Nieładnie. A, dobra, nie ma tu naturalnych. Wszystko wygląda dziwnie. Ale coś jej muszę dać na tę twarz, bo przecież tak to wygląda w ogóle za blado. Może to? Czekajcie, bo nie widzę zmian. Albo to. To już jest za mocne. O, to, dobra. Wargi kolor. O, zrobimy gotkę może, co? Krwista czerwień. Albo taka. Nie wiem. Złoty kolor chyba. Jakiś. Albo malinowo. Albo tak jak. O, fajny kolor, kurczę. Tylko trochę za blady. Wygląda jak trup. A tu jest bez koloru. A mi się podoba ten. Taki jakbym miała tylko błyszczyk na ustach. Cień do oczu. O! Bez cienia wygląda masakrycznie.
Dobra. O, ten jest fajny. Ten jest fajny. Ten nie. A ten też całkiem. Ten. O, może różowo. Nie. Ten mi się podoba, ale jest. O, ten mi się podoba. Taki mocny. Ach. Strasznie lubię takie mocne. Dobra, zostawimy ten. Mocny kolor oczu. Uszu dalej nie widać, więc nie ustawiam. Jak wam się podoba? Pewnie beznadziejnie wygląda, no ale... Mi się nawet podoba. Biorąc pod uwagę tyle takich głupich ustawień. Nie da się tu pięknej kobiety zrobić. Dobra, ale mam ładne oczy. No dobra, no to tyle chyba. Akceptuj w końcu. Co to? Teraz coś innego? Procedurę ulepszania klasy. Aha, czyli tu mogę zmienić klasę, ale ja nie chcę, ja chcę być adeptem. Dalej. Będziemy mieli osobliwość, odkształcenie, rzut, przyciąganie, fala uderzeniowa. Z tego to chyba przyciągnięcie i fala uderzeniowa jest coś nowego. Tak mi się wydaje. No i ciężkie pistolety, pistolety automatyczne tutaj, a tam w instrukcji pisało maszynowe. O. Tak, jesteśmy nowoczesnym magikiem. Szepet, przestrzeń, bohaterstwo, adept. Dobra, podoba się wam? Mnie tak. O, to idziemy. Okej, okay, teraz mam jakieś wczytywanie z ładnym ekranem. Na monitorze coś nie gra. Reaguje na bodźce zewnętrzne. Wykazuje świadomość otoczenia. Rany boskie, Mirando. Ona chyba się budzi. Wilson, jeszcze nie teraz. Środek uspokajający. Shepard, nie próbuj się ruszać. Leż, spróbuj zachować spokój. Tętno wciąż przyspiesza. Aktywność mózgu sięga poza skalę. Wskaźniki są na granicy. To nie działa. Kolejna dawka. Prędzej. Chcą mnie uśpić. Tętno zwalnia. No, amen. Pozostałe statystyki mieszczą się w normie. Mało brakowało. Prawie ją straciliśmy. Twoje szacunki się nie zgadzają. Powtórz obliczenia. Te głosy są chyba takie przytłumione. Jakby co? Wstawaj, pani komandor. Shepard, słyszysz mnie? Wstawaj natychmiast. Stacja została zaatakowana. No masz siwe włosy. Shepard, wiem, że twoje rany jeszcze się nie zagoiły, ale musisz się ruszać. Placówka została zaatakowana. O kurde. Znowu. W szafce po drugiej stronie pokoju znajdziesz pistolet. Pośpiesz się. Ej, no czekajcie, no. Wrzucacie mi... pistolet i pancerz. Rzucacie mi od razu w wir walki. Ale ona ma siwe włosy, a nie czarne. Ej, nie to. No sorry, no ale... Ta gra robi jaja ze mnie. Nie ma na co czekać, Shepard. Bierz no. Broń i pancerz. Dobra, skup już się, idę. Shepard, weź z szafki pistolet i pancerz. No i to jest pierwsza zmiana. Zamiast, kurczę, lewym przyciskiem normalnie podnosić, to ja muszę spacją. W tym pistolecie nie ma magazynka termicznego. To stacja medyczna. Magazynek termiczny znajdziesz w... Cholera! Zbiorniki przy drzwiach zaraz wybuchną! Schowaj się już! Głowa w dół, Shepard! O! Słoń się przed wybuchem! Czekaj, jak? Nie chcę wyciągać broni. No, spacja, no przecież spacja. Okej. Okay. Ktoś włamał się do systemów zabezpieczeń, aby cię zabić. Poszukaj magazynka termicznego do pistoletu. Okej. Okay. Dlaczego ja mam taki badziewny pancerz? Odszukaj magazynek termiczny i w drogę! R przeładuj.
Aha, właśnie, bo teraz nie to mamy mi tu. Wygląda na barykadę, która miała powstrzymać mechy. Teraz nie mamy tu niby amunicji. Zresztą w Mass Effect też nie było. Przeskocz przez barykadę i biegnij dalej. Czekaj! Tylko mamy właśnie te przegrzewacze czy coś takiego, pochłaniacze ciepła i musimy je przeładowywać. Co niespecjalnie mi się podoba pomysł kończenia amunicji, no ale... Dobra, schowamy się. Aha, W plus spacja, przeskok. Yeah! Co? Gdzie? Aha! Kurde! Nie zatrzymuj się, musisz dotrzeć do promu. Czekajcie, no. Tego nie mogę podnieść? Co to jest? Aha, następuję na to i zabieram, dobra. Ale ja mam siwe włosy, ja nie chciałam siwych włosów. Nie podoba mi się. No dobra, tu mamy coś, co mi się świeci. Dobra, ten celownik mnie jakoś denerwuje. Nie wiem czemu. Gdzie było moje zdrowie w ogóle? Gdzie jest moje zdrowie? Nie mam pojęcia. Otwórz. Shepard, nadciągają mechy. Znajdź jakąś osłoniętą pozycję. Dobra, biegnę. Nie ryzykuj się. Likwiduj mechy, pozostając za osłoną. No dobra. Przekierowuję energię. Wow, fajne. Upoważniona do użycia siły. Dobra. Mamy kolejne mechy jakieś. Wzywam posiłki. Zaatakowano prawie siły. Wow, łowca głów. Krytyczna awaria systemu. O kurde. Zapominam o tym przeładowywaniu. Sojusznik wyeliminowana, a awaria systemów. Dobra robota, Shepard. Okej, widzę, że to na dole jest moim życiem, tylko czemu to znika? Fajne to. Na razie żyjemy. Jakoś. Da się tu zapisać grę w ogóle? Dziennik. Okej. Zapisz. Pierwszy zapis w tej grze. Dobra. Co teraz mamy robić? Mirando, najdroższa. O, tu są jakieś te. Ciekawe te mechy. Dobra, jest tu coś ciekawego? Nie ma. Ale ona strasznie wolno biega. Wydaje mi się, że jeszcze wolniej niż w Mass Effect 1. Co? Coś było? Fajne! No, coś mi tu świeci. Coś mi mrygało, ale nie wiem co. A drzwi może? Nie wiem. Dobra, nieważne, idziemy dalej. W takim razie. Ło! Nie trać czasu, mogę odwrócić uwagę mechów tylko na chwilę. Gdzie mam iść? Nie to. Nadciągają kolejne posiłki. Weź granatnik leżący przy ciele ochroniarza. Nadciągają mechy. Użyj granatnika, żeby się ich... Okej. Okay. Ale ja przecież nie... Umiem używać pozbyć broni. Zauważono. Czekajcie. Chronić i powstrzymać. Awaria systemu. Zjedź windą piętro niżej. Dobra, no momento. Aha, wiem, że na tym też można. Dobra. Na kółku.